Serdecznie witam z Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Pile. W niezwykłej scenerii świata rzeźb jest ze mną autor tych wspaniałych prac, pan Romuald Wiśniewski. Miało to być tradycyjnie wielkie święto dla naszego miasta, regionu, dla Wielkopolski Północnej, bo takie wystawy są wielkimi wydarzeniami. Niestety doskonale Państwo zdajecie sobie sprawę, dlaczego zrobiliśmy ten wernisaż bez publiczności. Jak to w dzisiejszych czasach być rzeźbiarzem? Trudno czy łatwo? Ponieważ mieszkałem w Warszawie, więc często bywałem z rodzicami na Starym Mieście. Tam też stali różni artyści i z obrazami, i z rzeźbami, lepszymi czy gorszymi, no, ale to też wpłynęło w jakiś sposób na moją fascynację. Co prawda pierwsza fascynacja chyba to była jego rzeźba afrykańska. Był taki okres, że rzeźbiłem w drewnie wtedy i jakby tak gdzieś oscylowała ta moja twórczość. Bliżej tym ludziom pierwotnym właśnie też nawet. No później tak już z wiekiem gdzieś tam bardziej się to rozwijało w takiej naturalistycznej rzeźbie. Było to, że żałowałem obrazy również i zdając na akademię był taki dylemat, czy mało na trzy rzeźbić, ale ponieważ jednak lubię czuć formę w ręku, lubię tą przestrzeń i ją czuję, wydaje mi się, że raczej czuję. Znaczy no, ogólnie może chyba powstaje w kolinie albo powstaje w wosku, natomiast kolejnym etapem, jeżeli to jest jakiś model i ma być na przykład z brązu, to po prostu to są materiały, które później jak wydaje przetwarzane jest ta rzeźba, inny materiał. Szczególnie to jest tak, że rzeźba z brązu tak naprawdę jest trzecią rzeźbą, którą dopieramy udanie, bo pierwszy jest model, jakiś tam no, powiedzmy właśnie w gminie, później jest z kolei, żeby obrać z wosku, musi być ta rzeźba z, jeszcze raz jak oglana właśnie znaczy z brązu. Otwieramy wystawę. Rzeźba z cyklu, kiedy jakby starałem się pokazać różne wypaczenia społeczne człowieka, jakieś powady, przywary. Piękny dźwięk. Ale bez tonu pokoju. Następny. No to jest właśnie z tej serii taka rzeźba pod tytułem Czuł, czyli powiedzmy jakiś mężczyzna Irakles, który jest obwieszony medalami. Tak, muszę pokazać, że to nie, ale też robiło, że otoczona jest ustami różnymi na różnych poziomach, które można sobie opuszczać, skierować w zależności od tego, mamy różne punkty widzenia. Ogólnie to jest nawet taki jakby alkohol, to pojęcie, jeżeli chodzi o twarz, natomiast zależy od tego, że to jest jedno właśnie takiej rzeźby rzymskiej, czyli niby cele wyjścia na drogę, natomiast no, jest jakby taka. Z przodu jest niewidoczna, natomiast z tyłu jest ukryta troszeczkę inna rada, że w tamtych czasach byłem. A pan wie, co było na pewno do tej rzeźby, tak? No, tak, mówię tą rzeźbę wodową, tylko po prostu taka zabawa z formą. No i oczywiście są tutaj też...
panie Romualdzie. No, bardzo dziękuję. Życzę, żeby pan w życiu i swojej pracy i marzeniach artystycznych z opisowym zawsze znalazł. Jestem bardzo szczęśliwy, że mógł pan tutaj swoimi wspaniałymi pracami zaistnieć w naszej przestrzeni. Jestem przekonany, że ta wystawa będzie często odwiedzana przez wiele osób. Będziemy ją mieli do połowy listopada, także dla wszystkich znajdzie się czas, żeby to zobaczyć. Dziękuję za to, że... Ja też dziękuję i zapraszam.